Państwu proszę. I dobrą wolą. Dajcie nasi przyjaciele. Враховуючи ту ситуацію, яка є сьогодні на Україні. Niezmiernie miło jako gospodarzowi tego obiektu gościć w naszych murach tak zacnych, wspaniałych ludzi. Na piątej już konferencji poświęconej współpracy polsko-ukraińskiej, żeby ten prawdziwy most, czy ten prawdziwy most tutaj na tym odcinku, czyli z Bereża na Czukie, ale wierzę, że i w innych miejscach. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля. Позвольте Państwo, że na wstępie również w swoim własnym imieniu, myślę, że w imieniu Wam, nas wszystkich, przyłączę się do tych powitań Pana Starosty. Bardzo serdecznie powitam Pana Wołodymira Musika, Pana Gubernatora Obwodu Wołyńskiego. Szanowni Państwo, stała dobrosąsiedzka współpraca, wspólnota interesów, a także, to trzeba powiedzieć, świadomość wspólnych zagrożeń to zadania, które wciąż są aktualne dla tych, którzy na co dzień budują pojednanie, braterstwo i wzajemny szacunek, którzy wskazują, którzy szukają i wskazują innym tego, co nas łączy. To dzięki takim działaniom jest możliwe przekształcenie takiej postawy odwróconej do siebie plecami na wspólne życie, na wspólne działanie, na przyjaźń i bycie ze sobą twarzą w twarz. Kroki, jakie zrobił ukraiński naród dla tego, żeby stać pełnoprawnym członem europejskiego społeczeństwa, dla tego, żeby jeszcze raz доказати в першу чергу собі і всім народам Європи, що ми теж європейці, ми хочемо жити в одній європейській сім'ї, ми цінуємо і поважаємо європейські цінності, ми є єдиною сім'єю всіх європейських народів. Obie strony już od dawna czekały, ponieważ jest to widoczne w naszym krajobrazie rejonu włodawskiego. Kilka lat później wróciliśmy do tej myśli i również wydaliśmy trzy polecia. Wspólna promocja pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. Tutaj pojawił się jeszcze partner białoruski, bo polecie jest po trzech stronach. W związku z tym uzupełniliśmy nasze wiadomości związane z rejonem szackim i rejonem włodawskim. Panie gubernatorze, panowie starostowie, państwo konsulowie, wielu księża, szanowni państwo. Pozwólcie, że w kilku zdaniach dokonam podsumowania tych czterech edycji europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, które wspólnie ze starostwem powiatowym w Wołyniu oraz rejonem szackim realizuje.
Organizatorem Europejskiej Dni Dobrosąsiedztwa zdaje się Adamczyki 2014. Szanowny pan profesor Kołaczuk, starosta włodawski, szanowny pan Jan Burkasik, wójt gminy Włodawska. Szanowni państwo, pragnę serdecznie pogratulować Organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbierze Adamczyki 2014. Tuż po południu dobrnęliśmy do końca 5. transgranicznego turnieju piłki nożnej. O puchar starosty powiatu młodawskiego, pana Wiesława Kołaczuka.
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereża Adamczuki 2014 organizują Powiat Włodawski, Rejon Szacki i Gmina Wola Uchruska. Witam bardzo serdecznie trzech panów. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo proszę, powitajmy zaproszonych gości. Proszę was o uroczyste rozpoczęcie dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie już na piątych spotkaniach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Spróbujmy na tym piątym jubilejnym święcie Dni Dobrosąsiedztwa Ukrainy i Polski. Ви знаєте, була проведена дуже хороша робота на співпраці разом з старостою, разом із вуєтою, складена доволі хороша програма. Транскордонний біг, велосипедні маршрути і інші заходи. І в рамках цих мероприємств брала велика кількість людей, як з української, так і з польської сторони. Чтігодні księża, пані сенаторze, пані маршалку, шановні Państwo. В іменю самозонду гміни Вала-Ухруска мав защит Państwa повітати w dniu dzisiejszym, kończącym piątą edycję Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Chciałbym tutaj podziękować panom starostom, panu staroście Holaczukowi za współpracę przy przygotowaniu i organizacji tych Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa oraz panu staroście Szackiemu za podjęcie tej inicjatywy mimo trudnych warunków politycznych, jakie występują obecnie na Ukrainie. Zgodził się na współorganizację i bardzo jestem mu za to wdzięczny. Budowanie mostów między Polakami i Ukraińcami. Budowanie przyjaźni i porozumienia między naszymi narodami. Jest to niezwykle ważne. Za lepszą przyszłość Ukrainy i Polski. Za dobrosąsiedztwo między Ukrainą i Unią Europejską. Teraz, Szanowni Państwo, poproszę o zabranie głosu pana senatora Józefa Zająca. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Byłem już tutaj kiedyś i muszę powiedzieć, że pozostawiło to bardzo szczególne wspomnienie. A chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy budowali prawdziwe, dobrosąsiedzkie stosunki między Polską i Ukrainą. Jako mieszkańcy wschodniej Polski w sposób szczególny doceniamy, bowiem za naszą wschodnią granicą mamy wielu przyjaciół, ale również mamy nasze rodziny. Szanowni Państwo, wasi ulubieńcy, burza oklasków, Wola Uchruska, Kresowiak! Artystyczny, malarsko-rzeźbiarski, międzynarodowy. Bardzo dziękujemy wszystkim artystom za uczestnictwo w tym plenerze, za przyjęcie naszego zaproszenia, za piękne prace, które zostały wykonane. Tegoroczny plener artystyczny był pod tytułem Natura 2000. Powstały piękne prace malarskie, które odzwierciedlają piękno naszej natury. Powstały piękne rzeźby. Moja ty, miła ty, niebezpieczna.
Буде над нами, щоб не заздалегідь цей міст повстав. І відтак, надумали, захотіли послухати молодичок. Сіли в машину або на велосипед і покрутили до нас. А ми вас там чекаємо. А дівчина плаче, жалю завдає. Ой, не плач, дівчина, каже батькові, відгуляй весілля старості моїй. Ой, грайте, ну,